Irytuje Cię shiftowanie na slabach albo schodkach, udając, że to krzesełka? Czy jestem Pawlik z odcinki dzisiejszemu filmikowi i pozbędziesz się tego problemu. Chyba nie te drzwi. Weźmy te tutaj itemki. Mamy tutaj taki monitor, no ale nie pokażę, jak go zrobić, no bo nie od tego jest dzisiejszy filmik. Ale jeśli jednak chcecie wiedzieć, jak zbudować takie stanowisko, no to zapraszam na filmik z bithackami. Dobra, no więc pierwsze, co potrzebujemy, no to po prostu byle jaki slab. I teraz mamy tutaj komendę. No więc klikamy. Tutaj, co ważne, musimy wpisać te koordy, co mamy wyżej, komenda. No więc tak, przypisujemy to, czyli 42,5 i 1777. Czy to świnia rzuca się w oczy? Nie, w ogóle. Więc dajemy jej siodło, dajemy teraz jej efekt. Musimy tutaj wykierować na tym świnie i tabem wybrać ten byt. Tutaj wpisujemy invisibility i tutaj dajemy true, aby nie było widać tych bąbelków podczas efektu. I to tam świnia jest już niewidzialna. Tutaj schodka stawiamy blok wyżej, tutaj dajemy pistona, używam tutaj redstone'a i w sumie teraz krzesło jest już gotowe, ale trzeba jakoś na nie usiąść. Można byłoby tutaj po prostu wejść od tyłu, ale postawmy trapdora i przejdźmy sobie o tutaj. Tutaj widzicie, że są pozostałości po siodle, więc po prostu klikamy w to i tadam. I wygląda to tak. No dobra, wygląda to 100 razy lepiej, ale jednak dałoby się to zmienić. Użyjmy jednak komendy. No i tutaj postawmy trapdora, no i mamy takie krzesełko, a więc efekt finalny. Można sobie kliknąć F1 i jakby to naprawdę może się przydać na jakichś wstępach na YouTubie albo wstawkach.